Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej zakończył prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji śledztwo przeciwko podejrzanemu Pawłowi R. Zgromadziliśmy w tej sprawie materiał dowodowy, który pozwolił na ustalenie w sposób niebudzący wątpliwości, że to Paweł R. w dniu 19 maja 2016 roku zatelefonował do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu i zagroził, że jak to określił, z Wrocławia zrobi drugą Brukselę. Nawiązał w ten sposób do zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w marcu 2016 roku w Brukseli, podczas których, jak wiemy, zginęły 32 osoby. Zażądał 120 kg złota za rozbrojenie czterech bomb, które, jak twierdził, są umieszczone na terenie Wrocławia. Gdy to żądanie nie zostało zrealizowane, przystąpił do realizacji drugiej części planu. O godzinie 13.20, około godziny 13.20, wsiadł do autobusu linii 145. Pozostawił w tym autobusie improwizowany ładunek wybuchowy z zapalnikiem czasowym i opuścił pojazd. Pakunek z tym urządzeniem zauważyła jedna z pasażerek. Zaniosła to urządzenie kierowcy. Kierowca wystawił je na chodnik. Około godziny 13.48 doszło do eksplozji. Te ustalenia pozwoliły na przedstawienie podejrzanemu dwóch zarzutów. Są to zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego i usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiału wybuchowego w kumulacji ze spowodowaniem zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Przyjęto, że te czyny mają charakter terrorystyczny. W tym postępowaniu przeprowadziliśmy kluczową dla tego śledztwa czynność, eksperyment procesowy. W ostatnim czasie uzyskaliśmy opinię biegłych trzech specjalności po właśnie tym eksperymencie. Z wniosków opinii biegłych wynika, że w pełni potwierdzili oni zasadność takiej treści stawianych podejrzanemu zarzutów. Podejrzany podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do stawianego mu zarzutu, odmówił złożenia wyjaśnień. Podczas ostatniej czynności, gdy był przesłuchiwany, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i konsekwentnie odmówił złożenia wyjaśnień. W kontekście zebranego przez nas materiału dowodowego te jego oświadczenia mają dla nas absolutnie drugorzędne znaczenie. Ten materiał uważamy za bardzo mocny, który w sposób jednoznaczny przesądza sprawstwo podejrzanego. Poddamy ten materiał ocenie sądu. W toku tego postępowania przeprowadzona była obserwacja sądowo-psychiatryczna. Biegli po 8 tygodniach badania podejrzanego wydali opinię sądowo-psychiatryczną. Z wniosków tej opinii wynika, że podejrzany w chwili czynu miał ograniczoną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Co to oznacza? Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd w takiej sytuacji przy ograniczonej poczytalności może zastosować wobec podejrzanego oskarżonego nadzwyczajne złagodzenie kary, ale podkreślam, nie musi tego uczynić. Nadal zagrożenie karą dla podejrzanego wynosi do kary nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Nie wiadomo już, kiedy pierwsza rozprawa? Za wcześnie, żeby o tym mówić. Akt oskarżenia dopiero dzisiaj zostanie skierowany do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Sąd będzie już decydował o terminach rozpraw. Materiał jest bardzo bogaty. Przedstawimy go w pierwszej kolejności ocenie sądu. Chcemy, aby sąd w pierwszej kolejności się z tym materiałem zapoznał. Precedensowość tej sprawy może wynikać z charakteru samego przestępstwa. Tego typu zdarzeń, podejrzewam, z mojej wiedzy wynika, że w Polsce jeszcze nie było. Natomiast my gromadziliśmy dowody w sposób, można powiedzieć, standardowy w oparciu o obowiązujące nas przepisy Kodeksu Postępowania Karnego.